Dzisiaj zostaliśmy super bohaterami. Próbujemy tego nie spieprzyć. Dzisiaj naszym zadaniem jest przywieszenie dwóch banerów przy Redu Pub, Cafe, Bar, jakkolwiek nie chcecie to nazwać. I Dominik właśnie wybiera deseczki. Poprzednie dwa zostały porwane przez wiatr i całkowicie zniszczone, także teraz spróbujemy wymyśleć pomysł, jak powiesić 4-metrowy baner na przodzie budynku, przy którym zawsze wieje. Mamy do dyspozycji ten oto burdel na kółkach. Możemy sobie wybrać deski, możemy sobie wyszukać takery, nie wiem, gwoździe, cokolwiek po prostu, żeby to zawiesić, więc spróbujemy to zrobić troszkę bardziej z pomysłem, żeby może nie odpadło po jednym dniu. Spróbujemy nie zabić się robiąc tego. Spróbujemy tego nie spieprzyć. Będzie trochę trudniej. Dominik przyczepia deskę do balustrady. Bo ja nie wiem, czy wiecie, ja skończyłem szkołę gastronomiczną w Łodzi, wylądowałem w Anglii w magazynie, a teraz w Korei robię DIY na dachu guest house'u po tym, jak rano czyściłem kibelki. To jest zabawne, jak bardzo życie potrafi być przewrotne, jak bardzo potrafi was zaskoczyć, co będziecie robić za te parę lat. To nie jest tak, że musicie się zaraz spinać, że macie jeden zawód, jedną przyszłość przed sobą i będziecie to robić całe życie. O! Ja na przykład właśnie się uczę, jak przyczepiać deski cable tiesem. I na przykład już źle to zrobiłem. Ale po prostu podoba mi się w tej podróży to, co doświadczamy i w jakich miejscach potrafimy wylądować. 2 tygodnie temu bawiliśmy japońskie dzieci, a dzisiaj wieszamy banery w Korei. Baner jakimś cudem wytrzymał do naszego wyjazdu. Ledwo. Znajdujemy się w Jumunji, gdzie przez 3 tygodnie pracowaliśmy w hostelu dla backpackersów. Choć słowo praca jest tutaj nieadekwatne tak naprawdę do tego, co tam robiliśmy. Sam hostel jest nastawiony na recykling i właśnie z takich materiałów był on urządzany. Zarządza nim Damian, który też zwiedził kawał świata i dawał wolną rękę ludziom w ulepszaniu jego projektu. Pierwszego dnia mieliśmy szkolenie na barze. Wtedy dowiedzieliśmy się, że w Korei pije się sfermentowany alkohol zwany soju. Paskudny, ale darmowy. Robiliśmy też kawę, chociaż jej też nie lubimy. Siema, dzisiaj pracuję na barze. Po raz pierwszy w życiu jestem za barem i udaję barmankę. Czego się nie próbuje w życiu, co? Oprócz pracy na barze, tworzeniu filmów dla promocji tego miejsca oraz pracy przy kibelkach były rozrywki. Zajęcia z samoobrony w ramach takiego dnia eventowego. Dzieją się tutaj różne rzeczy, między innymi właśnie to. Potem idziemy na takie podchody po miasteczku, a na koniec będzie barbecue. Podobno jest dużo boczków, ale mam nadzieję, że będzie też coś innego niż boczek. Na przykład warzywka. I w ten oto sposób Natalia opanowała umiejętności, które zawsze mi przypominają, aby nie spóźnić się z obiadem na jej powrót. Jak Natalia wspomniała, drugim zadaniem na dzisiaj jest kamerowanie biegu na orientację. Na razie rozpoczęliśmy go, nie idzie on trochę najlepiej, ponieważ osoba, która to przygotowywała, jest myślę, że probiegaczem, który biega na 30-40 km, a my jesteśmy laikami. Na poziomie laików jesteśmy mistrzami, ponieważ my mamy rowery. Zardzewiałe, ale są.
Chwilę potem wszyscy się pogubili, a rowery się rozpadły, więc wróciliśmy dość szybko. Wieczory mijały często na rozrywkach, jak na przykład gra plażowa wrzucanie do celu. Każda z drużyn jak najszybciej miała wypić swoje piwo. Tak jakby o tym w sumie pomyśleć, to wszystkie te rozrywki kręciły się wokół alkoholu. Chociaż czasem trzeba było też pójść po zakupy. Przez naszej obecności w Ritu musimy się strategicznie zaopatrzać. Mamy tu pierwszy karton. Pieczemy tutaj swoją pizzę, swój chleb. Będziemy próbować bułki, mamy masełko, dżemy, płatki, banany, będziemy robić zupy. Mamy też drugi karton, który właśnie kupiliśmy, bo wróciliśmy z zakupów. I tutaj bardziej takie proste rzeczy jak ciastka, pringlesy, sos. I prawdę mówiąc, ceny są takie mocno polskie, więc nie możemy powiedzieć, że jest drogo. Drogo, jeżeli nie zarabiasz tak jak my w podróży, natomiast ceny są typowo polskie, jeżeli byście interesowali się, jak jest drogo w Korei. Dzisiaj zostaliśmy super bohaterami i uratowaliśmy sytuację grillową. Wyobraźcie sobie, że zorganizowali tutaj barbecue i nawet wydrukowali ulotki o tym, żeby to barbecue się będzie odbywało w tym miejscu. Większość ulotek jest nadal w drukarce, ale już pomijmy mniejszą większość. Mamy gości, no i musieliśmy przyrządzić to barbecue, bo jakby było tyle rzeczy, w które się każdy zaangażował, że nikt nie myślał o tym, żeby je w końcu przyrządzić. No i zrobiliśmy je po europejsku, po naszemu, bo inaczej skończylibyśmy tylko i wyłącznie z bekonem. Podobno tutaj się je tego bekonu mnóstwo, a my przyrządziliśmy szaszłyczki. Do tego Dominik przyrządził jeszcze dodatkowo kurczaka w jakichś przyprawach, które znaleźliśmy. To też było wyzwanie, a Koreańczycy zawijają swoje jedzenie w liście sałaty. Więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Podobno biorą kawałek mięsa, trochę warzyw i takiego sosu, który nam bardzo smakuje. Jest jakiś taki na bazie pomidorów chyba, papryki i czosnku. I trochę tego do smaku dorzucają i tak wcinają po prostu taką rolkę zawiniętą. Spróbujemy, zobaczymy, czy będzie dobre. Tą grillową imprezę upiekliśmy jeszcze chlebek. Zobaczmy, jak wyszedł. Zobaczmy, jak wyszedł. No, to całkiem, całkiem. Nadciągamy z chlebem. Potrzebujemy otworzyć drzwi. Damian powiedział, że takiego barbecue jeszcze nie mieli, także dzisiaj zaszaliliśmy. Szaszłyki wyszły genialnie i wszyscy stoją koło kuryta. W Korei bierze się liścia. Do you have more? I don't know. How to call that one? Marujemy jakąś pastą pomidorowo-paprykowo, czosnkowo. I czekamy, aż się usmaży. Usmaży boczek. I potem zawijamy w rolonik i wcinamy. A nie mam mięska, bo mi zabrali. A co masz? Mam sosik, który jest całkiem niezły. Musimy taki kupić. I sałatę. Mam żarcie ślimaka na ostro. Grill okazał się dużym sukcesem, takim, że hotel choć raz od momentu założenia wyszedł finansowo na plus. Tego typu wolontariat był bardzo luźny i często obowiązki były niemal minimalne. Chcieliśmy się jednak jakoś dołożyć do tworzenia tego miejsca, tego projektu dla backpackersów. Więc zaczęliśmy prowadzić prelekcje dla wolontariuszy oraz dla gości hotelu. Tak bardzo nam się to spodobało, opowiadanie o Ameryce Południowej, że teraz w tym roku jeździmy po Polsce i opowiadamy o całej naszej wyprawie. Więc jeżeli chcielibyście się z nami spotkać, zajrzyjcie na Facebooka, Instagrama oraz zakładkę Społeczność, bo tam regularnie publikujemy miejsca oraz daty, gdzie możecie spotkać się z nami na żywo, przybić piąteczkę, a i poza samymi prelekcjami też możemy coś razem wspólnie wymyśleć.
mówiłam o tym, że mi się tu podoba. To powiedz o innych wrażeniach. Jakie? Nie wiem. Podoba? Jak mi ci dzień mija? Zimno jest. Pogoda zdecydowanie nie jest dzisiaj naszym sprzymierzeńcem, chociaż nie będę krakać, bo przynajmniej nie pada. Ale w ostatnie kilka dni było naprawdę gorąco, więc pomyśleliśmy, że ubierzemy się dzisiaj tak letnio. No i troszkę ząbku, bo jest jednak zimno, więc troszkę przymarzamy. Ale mimo to cieszymy się, bo są fajne miejscówki tutaj w okolicy. Koreańskie kolory właśnie pawilonów czy świątyń przypominają mi trochę tak nasze folklorystyczne barwy, bo jest tutaj bardzo, bardzo kolorowo. Zresztą, co ja będę wam mówić, zobaczcie sobie sami na ten sufit, na te ściany. Do tego nasz ukochany kolor turkusowy, no tego jest tutaj najwięcej. Podłoga co prawda trochę skrzypi, no ale co zrobić. O, ty wróciłeś też? No. A tobie jak się podoba? Bardzo ładnie, tak nie wiem czemu może popełnię błąd, ale tak kujawsko. Kujawsko, no właśnie nie wiem, z jakimi kolorami wam się to kojarzy, bo my byliśmy niedawno w sklepie w Łodzi na Piotrkowskiej i tam jest sklep, w którym różne pamiątki są pomalowane w barwy właśnie danych regionów i niektóre nasze regiony mają naprawdę kolorowe, właśnie chyba Krajna ma takie właśnie bardzo kolorowe, chociaż u nas chyba dominuje trochę więcej niebieskiego. Tutaj jest turkus, ja turkus uwielbiam. Kiedyś się zapytałem Natalii, jak się dopiero poznaliśmy, jaki jest twój ulubiony kolor i ona wtedy go nie miała, bo myślę, że z czasem przyszedł ten turkus i dlatego mamy takie logo, jakie mamy. Tak, i poznacie trochę obdarte turkusowe etui na telefon, też turkusowe, no i jesteśmy w bardzo turkusowym miejscu. Jedną z rzeczy, za którą kochamy Koreę Południową, są ciepłe ławki na przystankach autobusowych. Marzliśmy przez cały dzień, dlatego że ubraliśmy się trochę za lekko na dzisiejszą pogodę, ale w końcu znaleźliśmy cieplutką ławkę, przy której się ogrzewam. No, pewnie mam czerwone jak renifer. Przyłożysz nos do ławki? Może nie, bo właśnie mam na niej stopy, ale... Dziękujemy bardzo Koreo za ciepłe ławki. Park Seoreungsan zapowiadał się rewelacyjnie, ponieważ już tak dawno się nie wspinaliśmy. Mimo że kondycja nam trochę zanikła, to podeszliśmy do niego bardzo optymistycznie, ale jeszcze nie wiedzieliśmy, co nas tak naprawdę czeka. Jeszcze 600 metrów w górę, ale to są same schody, pomóżcie nam! 4 miesiące przerwy od wspinaczki spowodowało, że jesteśmy pasztetami. Idziemy jak flaczki małe. Oj. Ale mówią, że bo chcieć to móc, to dreptamy dalej. Ja się uśmiecham do kamery, bo muszę, bo jak to wymyślił takie głupie hasło, bo chcieć to móc. Yeah, totally agree. Zobaczcie ile schodów, schodeczków, schoduniów i tak od godziny. Lewa, prawa, tylko czekana brak. Jak szliśmy na Wilarykę, to mieliśmy czekany, a tutaj sami musimy zapierdzielać. Niekończące się schody.
Jak ci idzie po schodach? A jak może się iść po schodach? Wygodnie. 100 kilo nadwagi. Ostatnie kroki. Jesteśmy na szczycie! Przepiękna panorama. Przyszliśmy stamtąd. Całą drogę. W parku Sorangsen też mieliśmy okazję przekonać się o uczciwości Koreańczyków. Przez swoje gapiostwo zostawiłem aparat i zorientowałem się dopiero po blisko godzinie, że nie mam go przy sobie. Biegnąc po milionie schodów, udało nam się wpaść na parę, która właśnie go niosła do depozytu, abyśmy go potem odebrali. To jest kolejny raz, kiedy podczas tej podróży coś zostawiamy przez przypadek i mamy farta w odzyskiwaniu tego. I to już był ostatni, 36. vlog z Azji. Łączna ilość materiału to ponad 9 godzin oglądania. Kilku widzów jednak wypomniało nam z uśmiechem, że nie dokończyliśmy relacji z Ameryki Południowej i jak najbardziej mamy zamiar to zrobić. Będzie to trochę skok w przeszłość o pół roku, ale myślę, że historia naszej podróży musi być całkowita i uzupełniona o 2 lub 3 kolejne vlogi. Na Isla Magdalena pingwiny przybywają koło września, czyszczą swoje gniazda, składają 2-3 jaja i spędzają tu czas do około marca, w międzyczasie właśnie polując, pływając, karmiąc młode.